piątek, 10 sierpnia, w Kozińskim Domu Kultury uroczyście zainaugurowano wystawę malarstwa Ireneusza Lenarczyka zatytułowaną Francja. Wernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem, a przybyłych na to wydarzenie przywitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. Wśród obecnych było wielu artystów, m.in. z grupy twórczej Wena, jak również bliscy, krewni i przyjaciele autora wystawy. Jak przyznał, niektórych nie widział nawet 30 lat. Następnie plastyk KDK i komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska przybliżyła sylwetkę artysty, a także podzieliła się swoimi refleksjami na temat prezentowanych prac. Ireneusz Lenarczyk tworzy w duchu nurtu surrealistycznego, a zetknięcie z jego pracami to ciekawe doświadczenie dla odbiorcy. Na ekspozycji znalazło się ponad 20 obrazów o zróżnicowanym klimacie. Od tego ciężkiego, z początkowych okresów emigracji autora, po lżejsze pozycje o wręcz letniej atmosferze. Na wielu z nich widać fascynację autora ciałem ludzkim, zwłaszcza oczami. Bardzo dobrze pan zauważył, rzeczywiście, bo to są dla mnie przynajmniej takie części, które wyrażają wszystkie uczucia wewnętrzne, jakie możemy zauważyć i przekazać przez ruch ciała i zwłaszcza przez wyraz oczu. Także dla mnie to jest rzeczywiście ważne. Kolejne popularne motywy w twórczości Ireneusza Lenarczyka to dłonie i ręce. I też lubię malować ręce układ, bo to też jest jakiś wyraz pewnych uczuć chwilowych i takie wyobrażenie, powiedzmy, wolności, że nikt nam tego nie może zabrać, tego uczucia, tego spojrzenia własnego, prywatnego. Z okazji piątkowego wernisażu organizatorzy przygotowali specjalne atrakcje. Wśród nich były m.in. występy wokalne. Dla zebranych zaśpiewały solistki KDK Anna Wasińska i Patrycja Wołos, a w ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory Czesława Niemena, ulubionego wokalisty malarza. Ponadto w trakcie wernisażu miał miejsce jeszcze jeden miły akcent, bo wśród przybyłych rozlosowano pracę autora. Obraz znalazł nową, szczęśliwą właścicielkę. Nie mogło zabraknąć też symbolicznego upominku dla autora prac, który wręczyły mu Elwira Kozłowska i Agnieszka Bieńkowska. Podziękowania dla niego mieli również poetka ludowa Zofia Kucharska oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski, który wspominał początki twórczości Ireneusza Lenarczyka. Artysta urodził się w 1961 roku w Kozienicach. Twórczo debiutował na plenerach malarsko-rzeźbiarskich na początku lat 80. Kilka lat później wyjechał do Francji, gdzie mieszka na stałe i dalej tworzy. Wizyta w rodzinnym mieście była okazją do rozmów na temat sztuki w kraju nad Sekwaną i jej wpływu na artystów na całym świecie. Tak, jest olbrzymia grupa artystów francuskich, którzy działają na całym świecie i Francuzi są zdani, że mają poczucie artystyczne i kreacyjne i rzeczywiście mogą mieć też jakiś wpływ ogólny na sztukę międzynarodową. I jak Francja jest jednym z krajów najbardziej odwiedzanych, nie tylko przez turystów, ale i artystów, i ta wymiana wtedy jest z innymi krajami i oni mają właśnie tą siłę przebicia. Zapytaliśmy też Ireneusza Lenarczyka, czego z ziemi kozienickiej najbardziej brakuje mu we Francji. To może tak będzie dziwnie brzmieć, ale ludzi, natury, tego wszystkiego, co nie mogłem tam przetransportować. No też trzeba przyznać, że jemy dobrze w Kozienicach, jakby nie było. I ludzie żyją na innych obrotach tutaj i tego mi właśnie bardzo brakuje. Przyjeżdżam zawsze z przyjemnością do Kozienic, bo odpoczywam psychicznie też. Czuję się bardziej wolny i bardziej na luzie. Po oficjalnej inauguracji wystawy reszta wieczoru upłynęła na rozmowach kuluarowych przy słodkim poczęstunku. Przypominamy, że ekspozycję można odwiedzać do 22 października. Serdecznie zapraszamy, zwłaszcza, że jest to pierwsza wystawa indywidualna Ireneusza Lenarczyka w Polsce.